Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mafii 3. Zostaw kciuka, suba, dzwoneczek i oczywiście kontynuujemy podsłuch. Włamu się do skrzynek połączeniowych, które można znaleźć w całym mieście, aby podsłuchiwać biznesy przestępcy. Podsłuchiwanie biznesów przestępczych pomaga Denowanowi oznaczyć cele okazyjne i przedmioty do zebrania, a tobie ujawni nieznanych przeciwników w trybie wywiadowczym oraz umożliwi rekrutowanie bossów organizacji przestępczych. A nie mogę po prostu przejść fabuły? Okej, okay. Do skrzynki włamujemy się ewidentnie tak samo jak do innych rzeczy. Podsłuchiwanie pokazuje na minimapie wrogów oraz cele okazyjne i przedmioty kolekcjonerskie. Podsłuchiwanie pozwala również werbować bossów biznesów przestępczych dla zwiększenia zysków. Gdy już założysz podsłuch w danej części miasta, za pomocą trybu wywiadowczego będziesz wiedzieć wrogów, którzy znajdują się za rogiem, a nawet za ścianą. Aby sprawdzić obecność podsłuchiwanych biznesów przestępczych, naciśnij tab, aby otrzymać mapę, a następnie kliknij włącz podsłuch. Aby założyć podsłuch w skrzynce połączeniowej potrzebujesz... Aha, to już wiem po co to było zbierane. Zbieraj bezpieczniki i podrzucaj po całym... rozrzucone po całym nowym Barmox. To jest moja fura? O, to nie moja fura. No to przypał. Myślałem, że to moja. W takim razie, gdzie jest moja fura? To jest dobre pytanie. Zmienia się w ogóle kolor cały czas tego zderzaka, widzicie to? Czemu ona się wywróciła? Informatorzy, przysłuchaj, o Boże, czy ja kurwa muszę te podpowiedzi mieć cały czas włączone? Hands on the dashboard, motherfucker. You out of your goddamn mind? What's Four Finger got going on at the church? Wydupiajcie z tymi podpowiedziami, bo chuje je. Łapiąc informatora w samochodzie, będziesz musiał jechać jak szalenie, żeby zmusić go do gadania. Pędź, jedź po złej stronie jezdni i wchodź w poślizgi, aby go zastraszyć. Uważaj, jeśli będziesz jechał zbyt wolno, informator może spróbować uciekać. There's a fucking car there! What the fuck is wrong with you? You're fucking up my car! There's a fucking car there! You're fucking up my car! Dajcie jakąś długą prostą. You don't intimidate me! Don't be shy, talk to me! Mówię, dajcie jakąś długą prostą, kurwa, bo mi ucieknie pajac. You're fucking up my car! Now you're really pissing me off! Długa prosta, nie? Shit, boy, you just missed it! Pull over so I can kick your ass! Don't be shy, talk to me! I talk to you, and I'm a race trader. You think this is a fucking game? There's a fucking car there. Slow down. Slow down. Slow the fuck down. Give it up, cocksucker. That was too goddamn close. There's all kinds of dope over at the church. If you destroy it, the boss is gonna lose a lot of money. You try and warn anybody, I'll find you. Wysiadł. No, biznes lepszy, nie? Chyba. Tak mi się wydaje od ukatrupienia go.
Lepiej, żeby zarabiał hajsik, niż jak ma, nie wiem, zginąć, nie? Jak ktoś może dla was pracować, a jest obsrany, to tym bardziej, nie? Dobra, jedziemy. Zniszcz heroinę Charlie'ego. Zostało do zniszczenia 19900. Okej. W razie jakby potrzebował jakiegoś dynamitu czy czegoś, to sobie oczywiście znajdę, nie? W aucie za drobną dostawą z kółka. O kurwa, ilu ich tu jest. Przemykanie się umożliwia omijanie wrogów w ukryciu, zanim wdasz się w walkę. Użyj trybu wywiadowczego, aby przejrzeć się wrogom i wyżnym punktom. You are too, if you believe in that voodoo nonsense. They say he couldn't get it up after that. Had the car accident, couldn't sleep, hair started falling out. It was all in his head. Oh yeah? So why did get shit? What? Listen to me. That some bitch got drafted. You know Bobby wasn't about to go to no war. And don't let them goddamn heat. We all knew that girl wasn't quite like the rest of them. No dobra, na razie na cicho idziemy. Ktoś mi tu kurwa tupnął. Cele okazyjne to ludzie oraz działalności, z których dany biznes czerpie zyski, likwiduje, aby szkodzić biznesowi. Cele okazyjne są oznaczone na twojej minimapie. Czemu ja to już kurwa drugi raz chyba czytam? Okej, okay. Jeszcze tam na piętro gdzieś muszę wejść. Ain't we just in the right place and the right time? Fuckers down here. Can't move! Run your ass down here now! Shit yeah! Get that! That fucker's tearing us a new one! You're dead, cocksucker! Kurwa, posiłki przybyły. Zajebiście, bo głodny jestem. Siłki coś się nie kwapią. Zdążę rozjebać kilka skrzynek jeszcze, zanim tu przybiegniecie. To jak idziesz, to przyłaś. Bo się tu trochę nudzę. O, no przecież ty godzinę tu będziesz szedł. Nie doszedł. Dobra, rozwalmy to. No i po robocie. Dobra, muszę wejść jeszcze na dach w jakiś sposób.
Bo tu coś na dachu jeszcze jest do zebrania. Jak to wygląda, jakby było. Właśnie, tu jest hajsik jakiś. Tu jest jeszcze w środku gdzieś, dobra. Okej, tu z tej strony nic już nie ma. Dobra. Zostało do zniszczenia. Rozejrzyjmy się jeszcze z tamtej strony, bo tu jest jakiś garaż, w którym jest ciul rzeczy jeszcze. Hajs. Skrzynka. W ogóle gdzie jest? Aha, dobra. Już chyba się domyślam, w którym miejscu jest kamizelka pokazana na mapie. Znaczy nad mapą. Dobra, no i na dach jakoś by się przydało jeszcze wejść. Bo tu coś jeszcze jest. Hajs. Hajs i coś jest jeszcze na dole, dobra. A, apteka. Okej. Dobra. I teraz mogę zadzwonić, żeby ten interes przejąć, tak? Czy nie? A, okej, mam wrócić teraz tam. Dobra. Już zaczynam rozumieć tą grę. Tylko gdzie jest moja fura? Nie mam bladego pojęcia, dlatego wezmę po prostu inną. Dobra, jedziemy w takim razie. What you waiting for? No i po co się pali to czerwone światło dla nas, jak i tak nikt nie jedzie, nie? Okej. Skoro już żeś gościu wezwał policję, to czemu mam cię nie okraść, nie? Ciekawe, czy mnie znajdą, tak szczerze mówiąc. Jestem ciekaw, czy oni będą mnie tu szukali. Bo jak widać, na razie się roznieśli, rozproszyli po ulicy, nie? Ogólnie ten niebieski pasek to jest armor, a te zielone dwa pod nim to są życia, jakby. Nad mapą. Już dwóch mnie tylko typów szuka. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. No właśnie. Szukali i przestali. Więc nawet nie było po co brać i uciekać przed nimi, jak można było to zrobić w taki łatwy sposób. Ale serio, ja potrzebuję wrócić do domu, tak żeby móc sobie schować ten hajs, bo mam 17 kafli. Tu mogę się przebrać. Ale nie mogę schować hajsu. I nie pamiętam za cholerę, gdzie było to miejsce. Jak tylko będę je mijał, to sobie oczywiście to zrobię. I się tam zatrzymam na chwilę. Dobra. Let's go! I'm getting it. One chance! Run!
Kolejna rzecz do zniszczenia. No i gotowe. A jak zniszczę to, to jeszcze coś dostanę? A, już nie, okej. Czyli mamy wystarczająco hajsu, żeby przejąć ten interes. No to dobra, dzwonimy. Ej, ale ja chcę zadzwonić, żeby przejąć ten interes, halo. Czemu nie mogę? Zadzwoń mi, kurde, jak to się robiło? C, V, X, Z, A, W, Q, F, R, T. O, dobra, chuj. Spadam stąd. Znowu nie będzie mam furę, nie? Zanim ona pojedzie, pobiegnie do tej, to ja już będę dawno poza tym samochodem, nie? U, jak ja mam tam wejść, to będzie ciekawie. Kontynuując z tą operacją, odrzuć. Co jeszcze można zrobić w takim razie? Aha, okej. Okay. Czy jeszcze jest tutaj jeden typo? Tylko, że mi się to nie wyświetliło, bo już miałem jakby maksa. Jesteś pewna, że zadzwonisz? Na pewno? Ta nie zadzwoniła. Wnioskuję, że jak tego drugiego teraz jeszcze ściągnę. O, psiarskie tu są. O, wydupiłem mu w dupę. Że jak tego typa stąd teraz ściągnę. To będę miał już jakby. Łatwo. Uwaleni wszyscy zostali na sukę. Jakaś płyta. Dobra. Łatwiutko. Spadamy. Znowu nie mam auta. A nie mam, dobra, okej. Już myślałem. Trochę mi kewa się zniszczyła, ale... Dobra, czy coś jeszcze mogę w związku z tym zrobić? Nie. No i git. Wszystko jakby wykonane. Jedziemy. Nie wiem, jak duży muszę mieć ten... To kółko musi być, żeby oni mnie wykryli, ale widać, że chyba musi być dość duże. Znaczy ten pasek właściwie niebieski wokół kółka. Bo przejechałem dość blisko nich teraz i mnie nie wykryli, więc... O kurwa, za daleko.
cofnijmy. A, bo my teraz tu będziemy to odbijali i tutaj najprawdopodobniej się zakończy jakby ta misja. Okej, akceptuj. I've been listening in on old Charlie. And he isn't such a bad fellow. He's more of a kinder, gentler redneck. And as luck would have it, his wife is expecting. Man in that situation usually doesn't care who he works for, long as he's still above ground. Poor sap starts blubbering when the two of them talk about names. Right now it's between Bocephus and Thomas Lee. Anyway, his guys have the church locked down. And all of them are more of the shoot first, let God sort them out variety of redneck. You get your hands on Charlie, though. He'll do what he's told without putting up much of a fuss. All your intel's been updated. You going back to the motel? After I get something to eat. I'll see you when you're done dealing with these inbred assholes. No dobra, skonfrontuj się z czteropalczastym Charlie'm. Dobrze. Muszę wyłączyć te podpowiedzi, bo już chyba wszystko, co było do ogarnięcia w tej grze, do pokazania, to już pokazało. Chodź, byku. Y'all get over here. I see him. Serio przeżyłeś, kurwa, strzał w głowę? To jest dość ciekawe, że on przeżył ten strzał. Po kolei, pajace. Wszystkich napierdzielimy. Co ty chcesz zrobić? No i się porozdzielali, nie? Bo zaczęli mnie szukać. Bo się jeden wydarł. Dzięki temu się rozdzielili, dzięki temu mam teraz łatwiej, nie? Bo nie są wszyscy już w jednym miejscu. Jestem bliżej niż ci się wydaje, chłopie. Live long enough to raise your family. Okay, sure thing. Whatever you want. That's good, Charlie. Real good. It's sick. Biznes zabezpieczony.
Oddaj Cassandrze. Send your men to the First Baptist Church. Those Dixie heathens have been handled. I'll have some of my men come right over. And thanks. No i gitełwa. Donovan, John. Mr. Donovan, you understand that by appearing before this committee, you have explicitly waived your constitutional rights in regards to counsel and self-incrimination. Sure. And you further acknowledge that by appearing before this committee, you agree to disclose all information pertaining to the events that occurred in New Bordeaux during the summer and fall of 1968. I wouldn't be sitting here if I didn't. You were an operative in the Central Intelligence Agency from 1953 to 1969, is that correct? That's right. When did you arrive in Vietnam? August of 1961. Please describe for this committee the actions you took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon. Then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong and then turned them loose on the NVA. We're running arms and supplies via the Ho Chi Minh Trail. And you worked with Lincoln Clay in what eventually became the Phoenix Program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PRU. We'd cross over into Vietnam and locate enemy targets and either kill them or bring them back for interrogation. Just thinking about it? Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers. No, ale o tym się już przekonamy w kolejnym odcinku, bo w tym to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek i zapraszam Cię na kolejny odcinek i do linków w opisie Facebooka, Instagrama, Discorda, TikToka, drugi kanał mój YouTube'owy i oczywiście Twitcha, na którym są codziennie streamy, znajdziesz w opisie, więc zachęcam Cię sprawdzić wszystkie te social media. A na teraz to tyle. Miłego popołudnia. Trzymaj się. Cześć.